Znajduje się właśnie w chińskiej fabryce hulajnóg elektrycznych, czyli w miejscu, w którym z takich pojedynczych elementów jak koło czy kierownica powstaje taka cała hulajnoga. Ale jak to w zasadzie wygląda, jak to działa i jakie procesy się tutaj odbywają, tego dowiesz się z tego odcinka. Koniecznie oglądaj! Każda hulajnoga elektryczna zaczyna się gdzie? Oczywiście, że na komputerze, w programie do projektowania, gdzie zaprojektowany jest zarówno wygląd zewnętrzny, jak i wszystkie elementy wewnętrzne, mechaniczne, które muszą ze sobą być sparowane, spasowane, żeby hulajnoga jako cały produkt działała od początku do końca, a później taki projekt wysyłany jest do miejsca, w którym te elementy są przygotowywane. Do fabryki przysyłane są m.in. takie surowe elementy, z których później powstają mniejsze. Stoczniane są tutaj na miejscu, więc co później się z nimi dzieje? Teraz ten element, który został wycięty z tej długiej listwy, trafia do maszyny CNC. Tutaj są wiertła u góry. Oczywiście wszystko dzieje się także za pośrednictwem wody, żeby maszyna się nie przegrzała. Maszynę zamykamy, naciskamy przycisk i w tym momencie ruszyła maszyna. I obróbka czterech takich elementów jednocześnie w takiej jednej maszynie CNC trwa 33 minuty. Tak wygląda surowy element, który później jest malowany w zewnętrznej firmie i montowany do hulajnogi. Wiadomo, że za tym kryje się odpowiedni proces inżynieryjny, więc najpierw to wszystko musi być zaprojektowane w odpowiednim programie, żeby później te wszystkie instrukcje zostały wysłane do maszyny CNC i żeby ta maszyna CNC odpowiednio prefabrykowany kawałek metalu wycięła w coś takiego, co później można wykorzystać do montażu w hulajnodze. Niektóre z elementów przychodzą do fabryki już w formie takich prefabrykatów, czyli są docięte, ale do maszyn CNC trafiają, żeby nawiercić w nich otwory i nadać im kształt. Później są wysyłane do zewnętrznej firmy, żeby je pomalować. Kolejny surowy element wykorzystywany przy produkcji hulajnóg to taki oto metalowy pręt, który później za pomocą tego typu maszyn zamienia się w niezwykle małe, ale oczywiście w dużej ilości tego typu metalowe elementy. I teraz z jednego budynku, z hali, w której znajdują się te maszyny CNC, przechodzimy do drugiego, w którym znajduje się magazyn, no i cała linia składania hulajnóg elektrycznych, więc chodź, pokażę Ci, jak to wygląda. Na parterze znajduje się magazyn. Mamy tutaj wszystkie elementy, które przychodzą już gotowe, przygotowane do zamontowania w hulajnogach. Więc co tutaj możemy znaleźć? Ekran od hulajnogi, koła z wbudowanym już silnikiem, sterowniki, kontrolery, amortyzatory. Magazyn jest naprawdę ogromny, ale nigdzie nie było baterii, ponieważ jest do tego przeznaczone specjalne pomieszczenie z ostrzeżeniem i tylko tutaj mogą być przechowywane baterie o różnym napięciu i jak widzisz, są one pochowane w kartonach, a na suficie znajduje się specjalny system przeciwpożarowy, także jak widać, standardy bezpieczeństwa są zachowane. Ale drzwi, za którymi składają hulajnogi, są oczywiście zamknięte. Można się tutaj dostać poprzez rozpoznawanie twarzy, ale mojej nie rozpoznali. Schodzimy na piętro, gdzie z tych wszystkich elementów powstają faktyczne, gotowe do użycia hulajnogi elektryczne. To właśnie za mną dzieje się cała magia. To tutaj elementy, które wcześniej Wam pokazałem, zamieniają się w gotowe hulajnogi. Sam proces montażu hulajnogi zaczyna się od złożenia podstawowych elementów, a podstawowym elementem jest podest. Tutaj do środka wchodzą wszystkie najistotniejsze rzeczy, takie jak bateria, jak przewody, jak układy elektroniczne. Mamy też kluczowy element w postaci mocowania do kolumny kierowniczej. Najważniejsze przewody 2. Mamy koło już złożone w całości z tarczą hamulcową i z silnikiem w środku. Kolejnymi ważnymi elementami są amortyzatory. Niektóre elementy metalowe po obróbce w maszynie CNC trafiają jeszcze na stanowisko obróbki ręcznej, które specjalnie ze względów bezpieczeństwa znajduje się w innym miejscu niż składanie samych hulajnóg, aby po prostu na przykład nie wywołać pożaru poprzez iskry. Jeśli chodzi o bardziej precyzyjne prace, tutaj są dwa osobne stanowiska, na których odbywa się kręcanie niewielkich śrubek, klejenie czy też lutowanie. Tym wszystkim zajmują się tutaj te dwie panie. Po złożeniu ze sobą podstawowych elementów, takich jak podest czy koła, hulajnoga trafia w takie miejsce, gdzie montuje się tutaj kolumnę kierowniczą. Po nałożeniu kolumny wchodzi tutaj na górę kierownica. Przewody od hamulców i inne przewody elektryczne są umieszczane właśnie w tej kolumnie i przeciągane, żeby połączyć z hamulcami, z ekranem i tak dalej. Mamy też tu światełko oczywiście, które również jest montowane na froncie i te przewody również są tutaj ręcznie, jak widać, wszystko ręcznie się odbywa przeciągane. Więc jeżeli ktoś sobie wyobrażał, że proces składania hulajnogi elektrycznej to jest maszynowa, taśmowa produkcja, to niestety jest w błędzie, bo wszystko jest to robota ręczna. Ja tutaj pokuszę się o takie kontrowersyjne stwierdzenie, że każda z tych hulajnóg, jako że jest ręcznie składana, jest
indywidualnym produktem, tak naprawdę niepowtarzalnym. Coś jak na rynku motoryzacyjnym marki typu Koenigsegg, gdzie faktycznie każdy z elementów osobny montowany jest ręcznie. Tak samo odbywa się tutaj w fabryce hulajnóg elektrycznych, ale w zasadzie jest to miejsce, w którym te hulajnogi są składane. To, co widzimy tutaj, to jest połowa procesu składania hulajnogi, czyli mamy ze sobą złożony podest, mamy koła, mamy kierownicę, mamy kolumnę kierowniczą i przewody przeciągnięte oraz światełka, ale nie mamy jeszcze w środku ani baterii, ani układów elektronicznych. To wszystko dzieje się w kolejnym etapie. Jednym z najważniejszych elementów każdej hulajnogi elektrycznej, jak i jednocześnie jednym z najcięższych, jest bateria, która montowana jest właśnie tutaj w podeście. Ona ma oczywiście takie elementy antypoślizgowe, jednocześnie takie, żeby po prostu ta bateria nie latała w środku, żeby się nie ruszała. No i w ten sposób na wcisk montuje się ją wewnątrz. Tutaj widzimy, jak pani podłącza baterię i kolumnę kierowniczą ze sobą. Łączone jest to wszystko ręcznie za pomocą trytytek tak zwanych. Spinane są te kable. Chińczycy siedzą właśnie na takich taborecikach. Mają przygotowane na przykład naklejki, które precyzyjnie na te wszystkie przewodziki naklejają, żeby później ewentualnie też serwisant mógł po prostu odpowiednią wiązkę odnaleźć, jeżeli coś się zepsuje. Dziewczyny tutaj muszą się totalnie znać, który przewodzik jest od czego, więc szacun. Pani tutaj kończy właśnie składanie, a tutaj pokażę, jak to wygląda już po złożeniu. Czyli to, co znajduje się w podeście hulajnogi, tak to po prostu od kuchni w formie wybebeszonej wygląda. Mamy oczywiście takie specjalne tutaj maty, które powodują, żeby to się wszystko nie ruszało. Te dwie nakładki chronią nam przewody i wszystkie elementy elektroniczne, które znajdują się poniżej. A to, co dzieje się tutaj, to w zasadzie jest takie 3/4, 80% procesu składania. Jest już to wszystko doprowadzone praktycznie do zamknięcia tego podestu. No i także hulajnoga tutaj jest już wstępnie testowana, czy oczywiście cały napęd działa, no i czy wszystkie połączenia przewodów, które zostały tutaj przed chwilą wykonane, czy one również zostały wykonane poprawnie. Więc kontrola jakości od samego początku. W tym miejscu można też zauważyć, jak praca podzielona jest ze względu na płeć. Kobiety zajmują się tymi pracami, które wymagają większej precyzji, gdzie są potrzebne chociażby mniejsze dłonie, jak na przykład właśnie łączenie ze sobą bardzo niewielkich przewodów. Natomiast mężczyźni wykonują te prace cięższe, jak przykręcanie elementów, nakładanie na siebie elementów i generalnie składanie rzeczy, które wymagają większej siły. Kiedy hulajnoga jest już złożona do takiego momentu, że w zasadzie jest to gotowy produkt, to przetransportowana jest do drugiej części hali. A ta druga część hali nie bez powodu jest taka pusta, no bo właśnie jest to miejsce do testowania, żeby tutaj była możliwość przejechania, rozpędzenia się tą hulajnogą, zahamowania i sprawdzenia, czy ona po prostu działa. Testowane jest przede wszystkim nie tylko to, czy hulajnoga jeździ, ale także czy odpowiednio działa zawieszenie i amortyzacja. Dlatego specjalnie przygotowana jest tutaj przeszkoda, która ma imitować nierówności na drodze. Po złożeniu hulajnogi są odstawiane, zaparkowane w takim jednym miejscu, gdzie jest strasznie dużo, a później przed samą wysyłką są tutaj ostatnie szlify robione na tym właśnie etapie. Czyli hulajnoga jest włączana, sprawdzana, czy wszystko działa, czy wszystkie światełka się odpowiednio świecą. Są naklejane również takie pady antypoślizgowe gumowe, ostatnie naklejki, no i przede wszystkim oczywiście przygotowywane są takie elementy jak instrukcja obsługi czy zasilacz, które później dołączane są do opakowania, a sama hulajnoga jest owijana, te najważniejsze elementy folią bąbelkową, zabezpieczona, żeby podczas wysyłki nic się nie stało. Hulajnoga przygotowana do transportu i złożona wcześniej i przetestowana jest rozkręcana, ale tylko w małym stopniu, po to, żeby zapakować ją do przygotowanego wcześniej kartonu. Trudno byłoby to zrobić samemu. Pakowane są też silika żele do środka, chroniące przed wilgocią, no bo nie wiadomo, ile ta hulajnoga będzie stała gdzieś tam w centrum wysyłkowym czy na magazynie. Wszystkie tutaj elementy są zabezpieczone ładnie i zapakowane do tego styropianu. Hulajnoga jest złożona w pół. No i proszę bardzo, styropian umieszczony, do tego dorzucany jest zestaw narzędzi, zasilacz wraz z przewodem, akurat w wersji chińskiej tutaj. No i ostatnie zaklejenie. I tym sposobem dotarliśmy do samiutkiego końca, do zapakowania hulajnogi, do kartona, który potem jedzie i jest wysyłany do Europy, do Ameryki. Ta hulajnoga została złożona, spakowana tutaj, a powstała ze surowych kawałków metalu, które widzieliście na początku, przechodząc przez maszynę CNC, przechodząc przez linię, na której była składana, trafiając ostatecznie do tego opakowania. Codziennie tutaj z tej fabryki wyjeżdża około 600 hulajnóg, na jednej linii produkcyjnej 200 do 300 mają rozmach. Daj znać w komentarzu, jaką następną fabrykę mamy odwiedzić, telefonów, laptopów, telewizorów, no i przede wszystkim napisz, co najbardziej zaskoczyło Cię w fabryce hulajnóg elektrycznych, a dokładny model tej hulajnogi i jej cena są w komentarzu, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!